Wydawnictwo filia przedstawia. Remigiusz Mruz. Kabalista. Czyta Robert Jarociński. Produkcja Audioteka. Dla K. Śmierć nie jest przeciwieństwem życia, a jego częścią. Haruki Murakami. Norwegian Wood. Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. Peter Drucker Rozdział pierwszy Ulica Zapolskiej Opole Potrójny chrzęst, zamka i dźwięk dwóch odciąganych łańcuchów wybrzmiewały długo. Gocha kręciła się na łóżku poszukując choć na miastki snu. Zamiast niego odnajdowała jednak tylko echo tamtych dźwięków i powidoki minionego dnia. Przyjechała do Opola z samego rana i udała się prosto do mieszkania dziewczyny, która miała opowiedzieć jej swoją historię. Rosa nie była przekonana, czy ta okaże się tak wiarygodna, jak liczyło na to szefostwo stacji. Szybko jednak stało się dla niej jasne, że nie wróciła do rodzinnego miasta na próżno. To, co przedstawiła jej rozmówczyni, było dewastujące. Opisy brutalnego gwałtu, dojmującej niemocy, a potem depresji same w sobie wystarczyłyby, aby gośka tej nocy nie zmrużyła oka. Na tym jednak historia dziewczyny się nie skończyła. Stanowiło to zaledwie pierwszy akt horroru, w który zamieniło się jej życie. Nikt nie dawał wiary jej słowom, nikt nie wszczął postępowania, nikt nie zaczął szukać sprawcy. Ofiara z jakiegoś powodu została porzucona na pastwę losu. A jej przejścia nie trafiły nawet do mediów. Im dłużej dziewczyna mówiła, tym bardziej do rosy docierało, że stało się coś, czego na pierwszy rzut oka nie sposób było dostrzec. Ktoś sterował ciągiem wydarzeń następujących po gwałcie. Ktoś komu zależało na tym, by zdyskredytować i zniszczyć ofiarę jeszcze bardziej. Rosa położyła się na plecach. Wbiła szeroko otwarte oczy w sufit i westchnęła. Znowu usłyszała ten przeklęty dźwięk. W rzeczywistości rozbrzmiał, gdy opuszczała mieszkanie ofiary. Ledwo drzwi się zamknęły, dziewczyna wręcz panicznie zaczęła przekręcać wszystkie trzy zamki, a potem zaciągnęła obydwa łańcuchy. I bez tego oczywiste byłoby, że od roku żyje w skrajnym strachu. W trakcie rozmowy była nerwowa. W najmniejszym stopniu nie kontrolowała mowy swojego ciała. Cały czas albo drgała jej noga, albo ręce szukały czegoś, czym mogłyby się zająć. A znokcie jej skórki miała poobgryzane, a oczy opuchnięte. Coróż rzucała zaniepokojone spojrzenia w kierunku drzwi zupełnie jakby te wszystkie rygle mogły jakimś cudem się otworzyć. Kilkakrotnie przerywała opowieść i sprawdzała, czy nadal zapewniają jej bezpieczeństwo. Im dłużej to trwało, tym bardziej Gocha uznawała, że strach nie jest odpowiednim określeniem jej emocji. Była to głęboka, pełna chorobliwego niepokoju groza, która nie pozwalała o sobie zapomnieć nawet na moment. Kiedy Rosa zapytała, kogo się tak bardzo obawia, dziewczyna odpowiedziała krótko: ich! Gośka na moment zacisnęła mocno powieki, jakby dzięki temu mogła wymazać spod nich cały świat. Rankiem będzie potrzebowała świeżego, działającego na najwyższych obrotach umysłu. Musi zażyć choć kilku godzin snu. Obróciła się na jeden bok, potem na drugi. Spała w swoim dawnym łóżku w niewielkim domu Cioci Wandy. Spodziewała się, że umysł zareaguje pozytywnie na niegdyś doskonale znane otoczenie. Okazało się jednak, że jest wprost przeciwnie. Czuła się tu obco. Dom stał się nieznajomy. Nie chciała jednak nocować w hotelu, a swoje mieszkanie przy Ozimskiej sprzedała krótko po wyjeździe do Warszawy. Nigdy nie zamierzała tu wracać. Nie chciała nadziać się na wszystkie wspomnienia, z którymi wiązało się to miasto. Ostatecznie nie miała jednak wyjścia. Jej szef w NSI uważał, że trafił na żyłe złota i potrzebował dziennikarza, który orientuje się w terenie. Na kolegium redakcyjnym zapadła jednogłośna decyzja, że to, mająca znajomości w opolskiej prasie Gocha, ma przygotować materiał. Szaleństwem byłoby protestować, szczególnie w sytuacji, kiedy praktycznie wszyscy w stacji walczyli o to, by poprowadzić nowy program interwencyjny, który miał zajmować się najgłośniejszymi sprawami w Polsce. To była szansa, na którą zawsze czekała i której nie mogła przegapić. Znów przewaliła się na drugi bok bliska uznania, że to kręcenie się nie ma najmniejszego sensu. I tak nie uśnie. Zaraz potem jednak umysł zdecydował się dać jej trochę wytchnienia. Myśli stopniowo zaczęły biec w jakimś abstrakcyjnym kierunku i rozmazywać się w świadomości. Rosa poczuła, że stopniowo odpływa. Wtedy usłyszała metaliczny dźwięk. Jezu, znowu ten zamek. Nie, tym razem odgłos był inny i nie był rezyduum tego, co słyszała po opuszczeniu mieszkania dziewczyny. Nadchodził z przedpokoju. Gocha usiadła na łóżku i zerknęła w tamtym kierunku. Przez moment nasłuchiwała, po czym uznała, że wyobraźnia płata jej figle. Po takim dniu i takim spotkaniu właściwie nie byłoby to dźwięk znów się rozległ, a rosa poderwała się na równe nogi ruszyła szybko do korytarza, słysząc kolejne odgłosy majstrowania przy zamku w drzwiach wejściowych. Ktoś próbował się włamać, nie miała co do tego najmniejszych wątpliwości. Nie zamierzała też tracić ani chwili. Dopadła do drzwi i natychmiast uderzyła w nie otwartymi dłońmi. Ciocia, krzyknęła, ile sił w płucach, dzwoń na policję. Wanda nie odpowiedziała, ale z pewnością się przebudziła. Szczęśliwie nigdy nie miała zbyt mocnego snu, choć nawet gdyby było inaczej, nie to byłoby najważniejsze. Gośce zależało jedynie na tym, by człowiek po drugiej stronie usłyszał ostatnie zdanie. Zaraz potem chwyciła za zamek i przekręciła go na poprzednią pozycję. Boże, udało mu się go raz obrócić. Gdyby nie zareagowała w porę. Dziecko, co się dzieje? Spytała z przerażeniem Wanda. Dwoń już ale nie dokończyła. Zamiast tego wybrała numer i natychmiast przyłożyła telefon do ucha. Działała automatycznie, nie odrywając przepełnionego strachem spojrzenia od drzwi. Gocha uświadomiła sobie, że trzyma na nich obydwie dłonie, zupełnie jakby miała zamiar podtrzymać je, jeśli włamywacz spróbuje pokonać je jakimś taranem. Zmysły na moment odmówiły jej posłuszeństwa, nie wiedziała nawet, czy z drugiej strony wciąż dochodzą jakiekolwiek dźwięki. Policja już jedzie! krzyknęła na tyle głośno, by usłyszał to nie tylko napastnik, ale także sąsiedzi. Kiedy Wanda pośpiesznie starała się przekazać najważniejsze rzeczy dyspozytorce, Rosa przełknęła ślinę i przyłożyła oko do wizjera. Spodziewała się zobaczyć pustą ulicę, nikt przecież nie będzie tak ryzykować, by. Zamiast tego ujrzała mężczyznę w kominiarce, który patrzył prosto w Judasza. Stał nieruchomo, jakby nie obawiał się, że ktokolwiek może mu zagrozić. W wycięciach czarnego materiału gośka widziała jedynie świdrujące ją przeraźliwie chłodne niebieskie oczy i zaciśnięte mocno usta. Chciała jeszcze raz krzyknąć, że policja zaraz będzie, coś jednak sprawiło, że głos ugrzązł jej w gardle. Spokój tego człowieka, to on był tak porażający. Mężczyzna powoli uniósł palec wskazujący w kierunku wizjera, a potem cofnął go i przeciągnął nim wzdłuż szyi. Obrócił się równie nieśpiesznie, po czym zaczął się oddalać. Serce gochy łomotało jak chorągiew na wietrze. Całe ciało zaczęło się trząść. Poczuła, że się obraca, ale wydawało jej się, że ktoś uwiązał ją jak szmacianą lalkę, a potem pociągnął za sznurki. Przylgnęła plecami do drzwi, starając się opanować drżenie. Ciocia Wanda coś powiedziała, ale jej słowa znikły gdzieś w drodze do uszu siostrzenicy. To nie była przypadkowa próba włamania. Rosa nie miała żadnych wątpliwości, że właśnie otrzymała ostrzeżenie, by nie zajmować się sprawą zgwałconej dziewczyny. Prokuratura okręgowa w Opolu, ulica Rejmonta. Gerard Edling zamknął teczkę sprawy, którą zajmował się przez ostatnie miesiące. Nic wielkiego. Właściwie w ogóle nie powinna trafić na biurko prokuratora z takim doświadczeniem jak on. Od kiedy jednak przy Rejmonta zjawiła się nowa szefowa z nadania ministra sprawiedliwości, Edling dostawał same perełki. Kradzieże rowerów, rozboje na targach z warzywami i familiady związane z naruszeniem miru domowego. Gdyby mogła, edyta Osak-Moniewska wyrzuciłaby go na zbity pysk w momencie obejmowania prokuratury. Nie potrafiła jednak znaleźć ku temu żadnych przesłanek. Miała ich natomiast całkiem sporo, gdy chodziło o uprzykrzanie mu życia. Na pierwszym spotkaniu jasno oznajmiła, że jej zdaniem nie powinien nigdy zostawać dopuszczony do pracy i że należy do kategorii osób, które z prawem nie powinny mieć już nigdy nic wspólnego. Właściwie mogła powiedzieć wprost, że jego miejsce jest w więzieniu. Zachowała jednak resztki pozorów. Tak czy inaczej, Gerard od półtora roku nie prowadził żadnej poważnej sprawy. A osak Moniewska robiła wszystko, by sam skorzystał z możliwości odejścia z zawodu lub spróbował wcześniejszego przejścia w stan spoczynku. Koniec końców Edling zjawiał się w budynku prokuratury okręgowej tylko po to, by podbić kartę. Sprawy były niewymagające. Przez większość czasu musiał poszukiwać sposobów, by jakoś go zabijać. Wciąż wykładał na uczelni, co było pewnym wentylem psychicznej równowagi, ale niepełny wymiar godzin powodował, że miał nadto okazji do zajmowania się wszystkim innym. Szczególnie myślami, którymi nie powinien. Teraz z pewnością tak żeby do tego doszło, gdyby nie fakt, że rozległo się pukanie do drzwi. Gerard skontrolował zegarek, po czym zmarszczył brwi. Nie spodziewał się nikogo, a koleżanki i koledzy generalnie trzymali się od niego z daleka, zupełnie jakby mógł zarazić ich tym, co wywołuje niechęć przełożonej. Edling podszedł do drzwi i otworzył je powoli. Spodziewał się zasadniczo każdego, tylko nie małgorzaty rosy. A jednak to właśnie ona stała przed nim patrząc mu prosto w oczy, errata w jedno oko. Ci, którzy przeskakiwali spojrzeniem to na lewe, to na prawe, tym samym pokazywali, że starają się kontrolować kontakt wzrokowy. Mieli pewien rodzaj samoświadomości, którym nie przejmowała się większość osób. Każdy normalny człowiek po prostu patrzył na drugiego, nie zastanawiając się nad tym, w które oko spogląda. Ci zaś, którzy tylko chcieli sprawiać normalne wrażenie, świadomie upominali się, by równo dzielić swoją uwagę na jedno i drugie oko. Zupełnie jakby edukowali się w zakresie interakcji międzyludzkich, a nie uczyli się ich naturalnie. Gocha miała wzrok nieruchomy, dokładnie tak, jak całe ciało. Edling również trwał w bezruchu. Przestań odezwała się Rosa. Gerard powoli otworzył usta i miał wrażenie, że nawet nieznaczny ruch żuchwy wymaga od niego wielkiego wysiłku. Słucham, wydusił. Rozwijasz w głowie jakąś swoją teorię. Jaką teorię? Gocha wzruszyła ramionami. Nie wiem. Odparła, a potem ruszyła do środka. Z pewnością dotyczy jakiejś mikroekspresji na mojej twarzy, częstotliwości oddechu albo drgnięcia mięśnia płatowego szyi. Edling musiał postąpić na bok, by rosa mogła zamknąć za sobą drzwi. Omiotła wzrokiem pomieszczenie, jakby zjawiła się w miejscu, które zamierza zaanektować. Było to dla niej całkiem typowe. Właściwie mięsień płatowy jest z tyłu, więc nie mogłem go, czyli nie stawiałeś w głowie żadnej hipotezy? tak by tego nie nazwał, ale w gruncie rzeczy nie było sensu odpowiadać na to dość retoryczne pytanie. Przez moment przyglądał się, jak Gośka szukała sobie odpowiedniego miejsca. Ostatecznie zajęła jego fotel za biurkiem, po czym przelotnie spojrzała na zamkniętą teczkę. Nie było tu żadnych obszernych akt sprawy. Blat był czysty, a wszystkie przybory papiernicze starannie ułożone. Rosa uniosła wzrok, a potem uśmiechnęła się lekko do stojącego na środku gabinetu Edlinga. Dzień dobry, Gero, odezwała się. Nie znosił tego, co ta kobieta wyczyniała, a jednocześnie to uwielbiał. Ledwo ta myśl się pojawiła, wraz z nią zalała go cała lawina podobnych. Jedne działały jak ciepły koc w środku zimy, inne jak otwarte na oścież okno o tej samej porze roku. Gerard z trudem potrafił okiełznać ich karuzele. Rosa jeszcze przez chwilę taksowała go spojrzeniem, nim obniżyła głos i przyjąwszy jego ton, powiedziała: — Dzień dobry, Gocha, miło Cię widzieć po półtora roku. Wciąż nie wiedział, jak się zachować. Ona miała sposobność, by przygotować się psychicznie i emocjonalnie na to spotkanie, on nie. Podszedł do biurka, a potem rozejrzał się, jakby po raz pierwszy znalazł się w swoim niewielkim biurze. Przyciągnął sobie krzesło i usiadł naprzeciwko gochy. Możesz mi wyjaśnić, co tu robisz? odezwał się. Wpadłam z wizytą. To już ustaliłem metodą organoleptyczną odbąknął, ale. Jestem tu zawodowo. Było to dla niego nie mniej oczywiste niż fakt, że siedziała teraz przed nim. Od półtora roku nie mieli żadnego kontaktu i nie nawiązałaby go, gdyby chodziło o sprawy natury osobistej. Gośka sięgnęła do torebki, po czym wyjęła z niej jakieś zdjęcie i położyła je na biurku. Rzuciokiem poleciła. Gerard nadal nie odrywał wzroku od Rosy. Świetnie odgrywała swoją rolę, prezentując dystans, wręcz emocjonalne odizolowanie od człowieka, który siedział metr od niej. Nic w jej zachowaniu nie kazało sądzić, że kiedykolwiek żywiła wobec niego jakieś uczucia. Nie sięgnęła po żadne zwyczajowe formułki, zupełnie zignorowała międzyludzkie konwenanse. Od razu przeszła do rzeczy. Edling był za bardzo zbity z tropu, by jakkolwiek się do tego odnieść. Sięgnął po fotografię, obrócił ją na blacie i przysunął do siebie. Jeśli chciałaś mi kogoś przedstawić, to naprawdę są lepsze sposoby zauważył. Gocha przysunęła się do blatu i skrzyżowała na nim ręce. To Laura Nowosielska oznajmiła. Gerard zmarszczył lekko czoło, przyglądając się o sobie na zdjęciu. Kojarzysz? spytała Rosa Nie. To dziewczyna, która przyszła do was jakieś dziesięć miesięcy temu odparła twardym tonem gośka. Chciała zgłosić gwałt. Edling nie odpowiedział, czekając aż rozmówczyni nakreśli mu nieco więcej. Korzystał też z czasu, dzięki któremu mógł odzyskać nieco wewnętrznej równowagi, choć nie był pewien, czy w towarzystwie Rosy w ogóle mu się to uda. Jej zapach natychmiast wypełnił pomieszczenie, a jej obecność egzystencjalną pustkę. Rzecz w tym, że niespecjalnie jej się powiodło, dodała gocha. To znaczy? Przyszła tu, złożyła zeznania, ale pogoniliście ją. Skup się, powiedział sobie w duchu Gerard. Stań na wysokości zadania dokładnie tak, jak robi to teraz ona. Raczej nie wyganiamy stąd ofiar gwałtów, zauważył. A jednak tym razem się wam zdarzyło. Edling lekko się wyprostował, orientując się, że nachyla się ku gośćce. To nie będzie łatwe. Decyzję o niewszczęciu postępowania podjął Kacper Fabisz, ciągnęła rosa. Znasz go? A jestem przesłuchiwany? Tak. W takim razie uchylam się od odpowiedzi na pytanie. Świetnie, to znasz go, czy nie? Pytała, jakby półtora roczny interwał w ich relacjach nigdy nie miał miejsca. Jakby mogli rozmawiać o wszystkim, wciąż darzyli się niezachwianym zaufaniem i chcieli za wszelką cenę zawsze sobie pomagać. Niespecjalnie, odparł Edling. To jeden z młodszych prokuratorów, ulubieniec nowej szefowej, więc siłą rzeczy znajduje się na drugim końcu tutejszego spektrum sympatii. Nie lubią cię tu? Nigdy bym się tego nie spodziewała. Gerard puścił ten przytyk mimo uszu. Cokolwiek jednak Fabiż postanowił, z całą pewnością miał ku temu. Jedyne co miał, to deficyt kompetencji i rozsądku. Wątpię. A jednak tak musiało być oznajmiła nieznoszącym sprzeciwu głosem Gocha bo przyszła do niego dziewczyna, która potrzebowała pomocy. Edling znów uznał, że najlepiej będzie, jeśli zachowa milczenie. Naprawdę nie słyszałeś o tej sprawie? Naprawdę. Gośka płytko nabrała tchu. Laura Nowosielska została napadnięta w swoim mieszkaniu w środku nocy mniej więcej rok temu. Zamaskowany napastnik wdarł się do środka, zagroził jej bronią, a potem unieruchomił ją i brutalnie zgwałcił. Gerard czekał na ciąg dalszy. Rosa jednak urwała, jakby chciała, by to ostatnie wybrzmiało donioślej w jego umyśle. Chcesz oczywiście dodać, że to pleonazm, czy coś w ten deseń? mruknęła Gocha. Co takiego? Brutalny gwałt, bo nie można zgwałcić niebrutalnie. Cóż. Powiedz mi zamiast tego co takiego się dzieje w opolskiej prokuraturze, że odsyłacie z kwitkiem ofiary gwałtu? Rzuciła, nie dając mu szansy na odpowiedź. Nie, czekaj, nie do końca tak było. Zanim Fabisz ją stąd wyrzucił, została jeszcze upokorzona i wyśmiana. Przyszła tu bezbronna, skrzywdzona i szukająca pomocy. Opisała wszystko, co jej się stało. Chcesz wiedzieć, co to konkretnie było? Co i w jaki sposób się wydarzyło? Poczekaj. Był środek nocy, laura głęboko spała. Facet najwyraźniej umie rozpracowywać zamki, bo prawie bezszelestnie poradził sobie ze sforsowaniem jej drzwi. Potem zamknął je cicho za sobą i wszedł do sypialni. Była sama niczego nieświadoma. Obudziła się dopiero, kiedy przyłożył jej nóż do gardła. Edling słuchał, mimowolnie wyobrażając sobie wszystko, co Gocha opisywała. Miał kominiarkę z wycięciami na oczy i usta. Doskonale zapamiętała jedno i drugie, podobnie jak dotyk zimnego ostrza na skórze, jak rozdzierający ból między nogami i jak potworne cierpienie, kiedy gwałcił ją od tyłu. Rosa urwała patrząc nieruchomo na Gerarda. Wcześniej błagała go o litość, ale on tylko obrócił ją na brzuch i dalej robił to, czego mu się żywnie zachciało. Kontynuowała. Po wszystkim Laura była jak szmaciana lalka. Leżała bezwładnie na łóżku, czując się jakby ktoś wydarł jej duszę z ciała. Było puste, nienależące do niej. A wtedy napastnik zaczął się nim bawić, układać je w różnych pozycjach i wykonywać zdjęcia. Zanim wyszedł, zrobił jeszcze coś. Musiał uznać, że jest prawie nieżywa i zgwałcił ją oralnie. Nawet się nie bał, że coś mu zrobi. Kiedy Gośka skończyła, w pokoju zapadła przejmująca cisza. Wydawało się, że cały świat na zewnątrz również umilkł. — Co się tu odpierdala, Gero? Jak ktokolwiek mógł odmówić tej dziewczynie pomocy? Edling nie odpowiadał, przeczuwając, że gdyby zaczął formułować myśl Rosa i tak na razie nie pozwoliłaby mu jej skończyć. Kogoś chronicie? Dodała. Macie jakiś interes w tym, żeby zatuszować przestępstwo? Może ten gwałciciel to jakiś kryminalista, który zeznaje w innej, ważniejszej sprawie, dla której można poświęcić byle dziewczynę? Wiedział także, że kolejne pytania będą się mnożyły. Nie było jednak sposobu, dzięki któremu mógłby to przerwać, poza jednym. Dasz mi moment? Spytał. Dowiem się co i jak. Jej niemal idealna maska nie zdradzała wielu emocji, tym razem jednak zaczął prześwitywać przez nią subtelny wyraz zaskoczenia. Gocha ewidentnie nie spodziewała się, że tak łatwo jej pójdzie. Koniec końców przedstawiała mu wszystko na zasadzie relata refero, tylko powtarzam. Jakkolwiek druzgocąco by to brzmiało, cała treść zeznania pochodziła od osoby, która jakiś czas temu została przez prokuraturę uznana za niewiarygodną. Więc na co czekasz? odezwała się Gocha. Po prostu zastanawiam się. To lepiej tego nie rób. Gerard cicho odchrząknął, chcąc tym sposobem ugrać nieco czasu. Można by wiele mówić o tych młodych prokuratorach, w tym także o kacprze fabiszu podjął. Ale jednego nie można im odmówić czego? Kryją swoje cztery litery. Jeśli zapadła decyzja, by nie wszczynać postępowania, musiała mieć podstawy. Chyba żartujesz? Nie, odparł Edling, starając się, by jego ton nie doprowadził do żadnej eskalacji. Wszystko to, o czym mówiłaś, musiało pozostawić ślady, łącznie z uszkodzeniem zamka w drzwiach. Nawet gdyby ktoś miał interes w ich zacieraniu, nie byłoby to tak łatwe. Niekiedy sprawa ewidentnie weszła na drogę formalną. Przez moment mierzyli się wzrokiem, po czym Gerard wstał i bez słowa podszedł do drzwi. Powstrzymał się jednak przed ich otwarciem. Dobrze wyglądasz, oznajmił ustawiony tyłem do gośki. Dzięki. Ty starzejesz się niczym naprawdę dobre mleko. Edling docenił ten przytyk cichym mruknięciem. Dawno przyjechałaś? spytał. Wczoraj. Mogłaś dać znać. Mogłam, przyznała. Ale uznałam, że lepiej będzie, jeśli w ogóle się z tobą nie spotkam. Nie mógł wstrzymać lekkiego uśmiechu na ustach, choć gdyby gośka mogła go zobaczyć, z pewnością postarałby się bardziej. To nieźle ci poszło, odparł. Zamknij się, poradziła. I idź ustalić, co się stało w sprawie nowosielskiej. Otworzył drzwi, po czym jeszcze raz zapewnił, że zaraz wróci i wyszedł na korytarz. Nie ruszył od razu w kierunku gabinetu Kacpra Fabisza. Potrzebował chwili spokoju, by pozbierać rozrzucone myśli. Tylu rzeczy nie rozwiązali, kiedy widzieli się ostatnim razem. Tyle słów pozostało niewypowiedzianych, mimo że zasługiwały na to bardziej niż wszystkie te, które między sobą wymienili. Po półtora roku nie było jednak sensu poniesięgać. Oboje znajdowali się w zupełnie innych miejscach, do których dotarli tylko dzięki temu, że zniknęli ze swoich żyć. Gerard przeciągnął dłońmi po klapach beżowej marynarki, a potem skierował się ku pokojowi zajmowanemu przez młodego prokuratora. Zapukał, ale nie otrzymał odpowiedzi. Ponowił próbę tym razem również bezskutecznie. Dopiero za trzecim razem udało mu się wyzwolić jakąś reakcję. No co jest kurwa? Rozległ się dźwięk z gabinetu. Po prostu wejdź! Edling otworzył drzwi i stanąwszy w progu spojrzał z dezaprobatą na kacpra. Ten natychmiast się skonfundował, ewidentnie nie spodziewając się, że to jakikolwiek starszy starzem prokurator się dobija. Oni zazwyczaj po prostu wchodzili. Ci, którzy pukali, znajdowali się co do zasady niżej w łańcuchu pokarmowym. Przepraszam, rzucił szybko Fabisz. Nie wiedziałem, że to pan. Gerard westchnął cicho i zamknął za sobą drzwi. Nawet gdybym w istocie nie był sobą, to niewiele by zmieniało, prawda? odparł. Słucham? Właściwie nie miał zamiaru rozwijać. Dawno odpuścił sobie próby wpływania na tego człowieka. Zresztą nie do niego należało teraz formowanie nowego narybku. Mogę jakoś panu pomóc? dodał Kacper W rzeczy samej To proszę się rozgościć zaproponował Fabisz omiatając wzrokiem gabinet który zasadniczo nie był przystosowany do podejmowania jakichkolwiek gości Mimo to Gerard z grzeczności skinął głową Interesuje mnie sprawa Laury Nowosielskiej oznajmił Młody oskarżyciel badawczo uniósł brwi Jak to To dziewczyna która już pan o tym słyszał, skąd? Tym razem to na twarzy Edlinga zarysowała się analityczna ciekawość. Najwyraźniej mówili o dwóch różnych sprawach. Słyszałem o czym, odparł Gerard. O tym, że ta dziewczyna zaginęła. Edling zbliżył się do biurka i spojrzał z góry na rozmówcę, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, że czeka na ciąg dalszy. Zgłosiła to jej matka dzisiaj rano. — dodał Kacper, wskazując wzrokiem laptopa, na którym zapewne odbębniał jakieś formalności. Przyszła do mieszkania, nie zastała córki, nie mogła się do niej dodzwonić i totalnie spanikowała. — Dlaczego? — Tyle z pewnością nie wystarczyłoby, nawet najbardziej nadopiekuńczy rodzic założył od razu zaginięcie. — Nie wie pan, co to za wariatka? — odparł Fabisz. — Nie. — Laura Nowosielska od jakiegoś roku nie wychodzi z domu. Wszystkie zakupy dostarcza jej matka. Pracuje zdalnie, a żeby w ogóle otworzyła komuś drzwi, trzeba przejść weryfikację, jak u nas po zmianie władzy. Kacper sporo wiedział na jej temat. Znacznie więcej, niż by to wynikało z czystej logiki. Edling spojrzał na zegarek. O której matka była w mieszkaniu? Jakoś o siódmej. Przynosi jej zawsze rano bułki z piekarni przy pierwszego maja. Czy może przydmowskiego? No wie pan, od harciaka. Mhm. Jeszcze więcej szczegółów, których Fabisz właściwie nie musiał znać. I od tamtej pory matka nie ma z nią żadnego kontaktu? Żadnego, potwierdził Kacper. Rozmawiałem z nią może kwadrans temu. Kiedy Gocha to wszystko usłyszy, automatycznie uzna, że decyzja o przyjeździe była najlepszą, jaką mogła podjąć. Trafiła bowiem na prawdziwego dziennikarskiego grala. Nie zawróci już z obranej drogi i nie spocznie, dopóki nie dotrze do prawdy. Edling mógł obrać ją razem z nią. Dlaczego twierdzisz, że to wariatka? Spytał, przysuwając sobie krzesło. Bo sfabrykowała cały ten gwałt, odparł Kasper. To znaczy? Młody prokurator nabrał tchu, a potem zaczął przedstawiać mu szczegóły, szczegóły, które nijak nie współgrały z wersją przedstawioną przez Rosę. Bar Pierożek, ulica Kołątaja. Kulinarne uniesienie, które właśnie przeżywała Gośka, było niewspółmierne do niczego, co zapewniały jej inne dania. Po przeprowadzce do Warszawy zjechała całe miasto w poszukiwaniu pierogów, które dostarczyłyby choć na miastkę wrażeń, takich jak te z legendarnego opolskiego lokalu. Miał około trzydziestoletnią tradycję, a tutejszą kuchnią zachwycali się bodaj wszyscy, których gocha znała. Powszechną wiedzą było, że każdy artysta i celebryta, który zjechał do Opola na festiwal, kierował się tu na pierogi ruskie. I większość zostawiała tu, jeśli nie serce, to żołądek. Naprawdę mogliśmy dokończyć tę rozmowę w prokuraturze, odezwał się Edling. Rosa spojrzała na niego znad niewielkiego stolika wzięła półtorej porcji z niewielką ilością cebulki bez śmietany Nie mogliśmy oznajmiła z pełnymi ustami Boże jakie to było dobre Bo Bo byłam głodna jak Gero. Edling mruknął coś pod nosem a potem odkroił niewielki kawałek swojej porcji Zażyczył sobie całkiem suchych niepolanych niczym i pozbawionych cebulki ruskich jadał tak od kiedy pamiętała. Naprawdę tego nie doceniasz, oznajmiła, nie przestając przeżuwać. Czego? Tych pierogów? Doceniam. Masz je na co dzień trzy minuty na autonogach z prokuratury. Co nie znaczy, że i jesteś tu co drugi dzień, ucięła. Nie miała najmniejszych wątpliwości, że faktycznie tak jest. Wiele rzeczy mogło zmieniać się w życiu Gerarda, ale z pewnością nie to, że notorycznie chodził na obiady do pieroszka. Nie on jeden. W godzinach szczytu właściwie nie było tu szansy na znalezienie wolnego stolika. Dobra, rzuciła, krojąc pieroga na pół. Mów, czego się dowiedziałeś od tego Fabisza? Zaczęła żwawo przeżuwać, przyglądając się Edlingowi. Cóż, bez wybiegów, prosto z wiaduktu. W porządku. Odparł a potem odłożył sztućce. Mimo tej demonstracji gotowości by powiedzieć jej o wszystkim bezpośrednio, Gocha odniosła wrażenie, że coś go powstrzymuje. A może postanowił zachować jakieś informacje dla siebie? Bez znaczenia. I tak wszystko z niego wyciągnie. Miała w tym wieloletnie doświadczenie. Sprawa z punktu widzenia prokuratury była dość klarowna. Podjął Dziewczyna zgłosiła się do nas dziesięć miesięcy temu, twierdząc, że tak, Gero, wiem co twierdziła. Dla porządku skinął głową. Było to dwa miesiące po rzekomym gwałcie. Rzekomym? Pozwól mi skończyć. Rosa lekko uniosła dłonie, a potem nabiła drugi kawałek pieroga na widelec i władowała go do ust. Jezus Maria, to nie mogło być lepsze. Jakim cudem nikt nie powielił tego smaku. Receptura była pilnie strzeżona, ale przecież przez kuchnię na przestrzeni lat przewijało się mnóstwo osób. Skupiła się na Edlingu, choć spodziewała się, że usłyszy zwykłą prokuratorską papkę, kładzioną jako fundamenty pustosłowia serwowanego w komunikatach prasowych. Pierwsza wątpliwość Kacpra polegała na, na tym, że minęły dwa miesiące. Oczywiście typowe. Typowe czy nie? Dziewczyna się bała. Była zniszczona psychicznie. Wyjście z domu graniczyło z cudem. A fabisz chciał, żeby przybiegła do prokuratury? Gerard świdrował ją nieruchomym wzrokiem. Dobra, nie przerywam, bąknęła. Zobaczymy. Po prostu kontynuuj poleciła wskazując widelcem jego talerz. Jedz, bo ci zaraz wszystko wystygnie. Nie mogę jednocześnie jeść i mówić. Spróbuj. Nie. Nie było najmniejszego sensu go przekonywać. Savoir-vivre w tej kwestii dość jasno dyktował Edlingowi warunki gry. — To zjedz kawałek — rzuciła Gocha. — Teraz? — Teraz! Pokręciła głową, orientując się, że cała sytuacja przynosi mu dziwną satysfakcję. Przeżuwał spokojnie i powoli, jakby moment milczenia jeszcze wzmagał to jego samozadowolenie. Kiedy wreszcie skończył, znów odłożył sztućce oczywiście na godzinie ósmej i czwartej, ale tak by się nie krzyżowały. Zupełnie jakby znajdował się w knajpie, w której należy sygnalizować obsłudze, że robi tylko pauzę, a nie prosi o dokładkę. Laura potrzebowała czasu, podjęła gośka. Nie ona pierwsza i niestety nie ostatnia. Wiele kobiet nigdy nie decyduje się nikomu o tym mówić, a ty się dziwisz, że dziewczyna przyszła po dwóch miesiącach? Nie powiedziałem, że się dziwię, ale, że Fabisz się zdziwił. Tego też nie powiedziałem, odparł Gerard. Była to tylko jego pierwsza wątpliwość, która sama w sobie nie wystarczyłaby, aby uznać zeznania za niewiarygodne. Więc co wystarczyło? Po pierwsze, w mieszkaniu nie było żadnych śladów włamania. I co w związku z tym? odparła Rosa. Nigdy nie słyszałeś o ludziach, którzy potrafią wytrychem otworzyć zamek, dorobić niepostrzeżenie klucz, wejść przez okno? Nie zapominaj, że ona mieszka na parterze. — Nie zapomniałem, bo o tym nie wiedziałem — zauważył Edling. Gocha nabrała płytko tchu i też odłożyła sztućce. — Nie tak starannie jak Gerard. W jej wypadku nóż i widelec były oparte na talerzu i dotykały stołu. Ewidentne fopa, pas, ale niespecjalnie się tym przejmowała. — Nie wiesz też o czymś jeszcze — oznajmiła Rosa. — O czym? — Że prawdopodobnie ten sam facet próbował dziś w nocy włamać się do mojej ciotki. Co, proszę? Pogoniłyśmy go, krzycząc, że wzywamy policję, dodała Gośka. Wyraz twarzy Edlinga momentalnie się zmienił. Czasem trudno było uwierzyć, że człowiek, który bacznie kontroluje każdy mięsień, tak szybko poddaje się emocjom. Tak jednak było i Gocha doskonale o tym wiedziała. W tej chwili Gerard wyglądał, jakby miał zamiar poderwać się na równe nogi i zacząć samemu szukać włamywacza. Obudziłam się w porę, kiedy majstrował przy zamku. Podjęła czym prędzej rosa. Udało mu się raz go przekręcić, więc niewiele brakowało. Edling zacisnął mocno usta. Widziałam go przez wizjer, kontynuowała gośka. Miał dokładnie taką kominiarkę, jaką opisała Laura. Posłuchaj, wszystko jest okej. Okay. Ucięła czym prędzej, doskonale wiedząc, co usłyszy. Nie potrzebujemy żadnej ochrony, a ślusarz wymieni zamek na porządniejszy. Mimo wszystko należałoby wezwać policję. Wezwałyśmy. Więcej jej nie potrzebujemy. Dzięki. Gocha, jesteśmy bezpieczne. Ucięła na tyle stanowczo, na ile potrafiła. Nie wiedziała jednak, czy przyniesie to zamierzony efekt. W każdym razie sam widzisz, że coś podejrzanego jest na rzeczy. Zjawiam się u dziewczyny, żeby opisać jej historię, a kilka godzin później ktoś próbuje się włamać do mieszkania mojej ciotki. Gerard milczał. I jeśli byś nie zauważył, to ten ktoś ewidentnie potrafił otwierać zamki tak, by nie pozostawiać śladów. Wyślę chociaż radiowóz, żeby. Chcesz oczywiście zauważyć, że jakieś tam ślady zawsze zostają, kontynuowała, ale nikt nie badał zamka Laury. Wymieniła wszystkie na długo przed tym, jak zgłosiła się na prokuraturę. Fabisz nie widział więc tego, który sforsował napastnik. Edling wyraźnie bił się z myślami. A Rosa przypuszczała, że nawet jeśli odpuści temat w rozmowie, i tak zajmie się nim kiedy się rozstaną. Ani chybi każe komuś obserwować dom Wandy przynajmniej przez kilka kolejnych nocy. I jakie inne ślady włamania miałby naocznie ustalić po dwóch miesiącach? Dodała gośka. Przecież to się nie trzyma kupy. Nadal żadnej reakcji. Co jeszcze ci powiedział? Spytała. Gerard rozejrzał się po niewielkiej przestrzeni, która powoli zapełniała się przed porą obiadową. No, ponagliła go Rosa. Na ciele dziewczyny też nie było żadnych śladów. Znów po dwóch miesiącach raczej próżno byłoby ich szukać, zgodził się lekkim ruchem głowy. Ale nie zrobiła żadnej obdukcji po fakcie, oświadczył. Nie wykonała żadnych zdjęć. Nie, nie utrwaliła w żaden sposób krzywdy, która ją spotkała. Bardzo, kurwa, dziwne. Narażała się na standardową uwagę o kalaniu języka, ale niespecjalnie się tym przejmowała. — Czy ty w ogóle słyszysz, co sugerujesz? — rzuciła. — Nic nie sugeruję. — Ani trochę. — Przekazuję ci to, co powiedział Fabisz. Nie odnoszę się do meritum, bo nie widziałem akt. Nie znam tej sprawy. Nakreśliłam ci ją dość obrazowo, na podstawie zeznań, które, które pochodzą od samej ofiary. Zmierzyli się wzrokiem, próbując wybadać, na jakich pozycjach tak naprawdę stoją. Poprawdzie gośka nie wątpiła, że koniec końców Edling zachowa się, jak na niego przystało, i miał nieco racji, twierdząc, że tylko referuje jej to, czego się dowiedział. Co jeszcze? Zapytała. Fabisz wysłał techników do mieszkania dziewczyny, licząc na jakieś ślady daktyloskopijne. Nie znaleziono żadnych, które nie należałyby do właścicielki. Może cię zaskoczę, ale gwałciciel miał rękawiczki. Szukanie jakichkolwiek odcisków palców było debilne z samego założenia. Edling wzruszył ramionami, jakby chciał zasugerować, że to nie on prowadził postępowanie. Szukano też innych śladów, odparł. Jakich? Jakichkolwiek. Przepytywano także sąsiadów, ale nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Niespodzianka. Gwałciciel zachował ostrożność. Gocha zdawała sobie sprawę, że testuje nieco cierpliwość Gerarda, ale trudno było powstrzymać emocje. Musisz odpowiadać sarkazmem? Spytał. Tak, bo wkurwia mnie niemożebnie, kiedy zbiera się gremium facetów i decyduje, czy kobieta została zgwałcona. Nie zebrało się. Odparł Edling. Odmowę wszczęcia postępowania wydała Edyta. Kto? Osak Moniewska, nowa prokurator okręgowa. Gośce trudno było uwierzyć, że jakakolwiek kobieta zrobiłaby coś takiego lekką ręką. Musiała mieć naprawdę porządne przesłanki, ale przy odpowiednio sprytnym przestępcy można było założyć, że dostarczył je on sam. Muszę z nią pogadać oznajmiła Rosa. — Nie polecam. — A ja nie zgłaszam się po opinię, załatw mi to. — Nie będzie łatwo, bo... bo ona niespecjalnie za mną przepada. Gocha zmrużyła lekko oczy, świadoma, co to zazwyczaj oznaczało. — Spałeś z nią? — spytała. — Nie. — Na pewno? — Raczej bym wiedział. — Nie jest jedną z tych kobiet, które uwodziłeś w czasach swojej niedość wybrednej rozwiązłości? Tylko pokręcił głową, ale trudno było stwierdzić, na ile ten gest można potraktować jako stanowcze zaprzeczenie. Jakkolwiek by było i bez względu na to, jak długo się nie widzieli, Rosa mogła mieć jednak pewność, że Gerard zrobi wszystko, by spełnić jej prośbę. Niektóre rzeczy się nie zmieniały. W każdym razie Edyta powie ci to samo, co Fabisz mnie. Trudno, posłucham jeszcze raz. Edling bezradnie uniósł wzrok. — W porządku, ale przedtem powinnaś wiedzieć jeszcze o kilku rzeczach — oznajmił. — Jakich? — Że Laura nie złożyła zażalenia na decyzję o niewszczęciu postępowania. — Bo Fabisz ją zgnoił — odparowała Ostro Gośka. Zwyzywał ją od mącicielek, które sprawiają, że organy ścigania tracą czas na zajmowanie się fikcyjnymi sprawami, zamiast ścigać prawdziwe przestępstwa. — Wątpię. — Co? — Nie sądzę, żeby ją wyzywał. Taki jest szlachetny? Nie, odparł bez wahania Edling. Tak bardzo boi się, że wpłynie na niego jakieś zażalenie. Mogło być w tym nieco prawdy. Gocha nie przypisywała Nowosielskiej żadnych wątpliwych motywacji, ale dziewczyna relacjonowała jej wszystko w emocjach, a one potrafiły zabarwić wspomnienia na różne kolory. Jakiekolwiek słowa wtedy padły, została odprawiona, zauważyła Rosa bo nie było pojedynczego śladu świadczącego o gwałcie. I tyle? Nie, odparł Gerard. Fabisz przeprowadził wywiad środowiskowy. Oho, zaczyna się. Co? Zaraz się okaże, że Laura śmiała uprawiać wcześniej seks z mężczyznami. Liczba mnoga. Edling przez moment wyglądał, jakby miał zamiar puścić tę uwagę mimo uszu. Wiązała się z wieloma implikacjami. Przede wszystkim sugerowała, że w takich sprawach jakakolwiek aktywność seksualna kobiet traktowana jest przez mężczyzn jako coś rzucającego na nie cień. Nikt nie badał jej historii łóżkowej, odezwał się Gerard. Za to wyszło na jaw, że oskarżyła kiedyś kogoś o wymuszenie stosunku. Kiedy? Kogo? A to istotne? Tak. Wycofała później te zarzuty, odparł ciężko Edling. Co nie znaczy, że nie były prawdziwe. Nikt ich nie potwierdził, a ona sama przeprosiła tamtego chłopaka. A zatem znów wygodny argument, by prokuratura nie zajmowała się tą sprawą. Na papierze mogło to rzeczywiście nie wyglądać dla nich najgorzej. Gerard musiał mieć jednak świadomość, że przekazując jej te wszystkie informacje, de facto daje jej naprawdę solidną podstawę pod artykuł. Może właśnie o to mu chodziło. Wiedział, że skoro decyzja o niewszczynaniu śledztwa zapadła na samej górze, nie zostanie zmieniona. Gdyby sprawie ukręcił łeb ktoś pokroju Fabisza, ta nowa prokurator Okręgowa mogłaby zjawić się na Białym koniu i uratować dzień. Ze względu na to, że Edyta Osak Moniewska sama jednak podjęła decyzję, musiała w niej trwać. Podobnie działało to wszędzie. Gocha lekko się uśmiechnęła, a potem odkroiła kawałek pieroga. Jesteś pierwszą osobą, która uśmiecha się do farszu, ocenił Edling. Nie szczerze się do niego, tylko do ciebie. Z jakiej okazji? Takiej, że chcesz, żebym zajęła się tą sprawą. Doprawdy? Mhm. Potwierdziła z pełnymi ustami. Czyli musi być w niej coś, co spowodowało, że uznałeś decyzję Osak-Moniewskiej za dentą. Gerard powiódł wzrokiem na boki, a potem na powrót zajął się swoim daniem. Gocha musiała odczekać, nim przeżuje, choć w zgodzie z dobrymi manierami brał kęsy tak małe, by nie trwało to długo, oraz by w razie czego mógł szybko przełknąć i odpowiedzieć. Czego się dowiedziałeś, Gero? zapytała. Odłożył sztućce, znów sugerując jedynie pauzę w jedzeniu. Dziewczyna dziś rano zaginęła. Gocha niemal się popluła. Że co? Wypaliła. Wyszła z domu i. Ona nie wychodzi od roku. Tak, wiem. W takim razie Gerard czekał, aż rozmówczyni dokończy, ale po chwili stało się jasne, że nie wejdzie jej w słowo. Została porwana lub gorzej, dokończył za nią. Co w połączeniu z tą nocną próbą włamania do twojej ciotki stawia sprawę w dość niepokojącym świetle? Był to oczywisty eufemizm. Działo się tu coś kurewsko niepokojącego. ulica Kośnego, opole. Łóżko zaskrzypiało, kiedy Edling obrócił się na plecy z trudem, uspokajając oddech. Przez moment leżał z zamkniętymi oczami i dłonią na unoszącej się i opadającej klatce piersiowej, starając się stwierdzić, w jakim świecie się znajduje. Dużo mamy czasu? Spytała leżąca obok niego kobieta. Gerard machinalnie zerknął na budzik stojący na szafce nocnej obok i dopiero po chwili zorientował się, że zasadniczo nie ma ku temu powodu. Nie musieli się śpieszyć, nic nie nagliło. Do czego? Spytał. Kobieta obróciła się na bok. Również głośno oddychała, a na jej piersiach dało się dostrzec subtelne krople potu. Emil miał dzisiaj przyjechać, prawda? Spytała. Piątek oczywiście. Umawiali się, że w ten weekend przyjedzie z Wrocławia i we trójkę pójdą gdzieś na kolację. Nowa relacja, w którą zaangażował się Gerard, z jakiegoś powodu nie do końca znajdowała aprobatę syna. A fakt, że ten po studiach zatrudnił się w jednej z wrocławskich kancelarii i przebywał poza Opolem, z pewnością nie poprawiał sprawy. Umówiliście się na konkretną godzinę? Edling potrząsnął głową. Owszem, umawiali się, ale wszystko to zeszło na drugi plan, kiedy zajął się sprawą Laury Nowosielskiej i. Nie, nie było się sensu oszukiwać. Wszystko zeszło na drugi plan, kiedy zjawiła się gośka. Gerard? Tak, tak, odparł szybko. Mieliśmy dzisiaj iść na wino do La Finestry, a w sobotę na mecz. A kolacja? Planowaliśmy w niedzielę. W porządku. W głosie jego partnerki pobrzmiała nuta zawodu, a on uznał, że musi jak najszybciej jakoś się usprawiedliwić. Chcieliśmy zrobić sobie dziś męski wieczór, ojciec i syn. Jasne. A jutro niejako to kontynuować, dodał też, obracając się na bok i podkładając rękę pod głowę. Poza tym to ważny mecz. Nie wątpię. Ostatnia kolejka. Rewera gra z Warsowią. Kontynuował. Mamy szansę znaleźć się w strefie kwalifikacyjnej do europejskich pucharów, choć wszystko będzie zależało od wyników kilku innych spotkań. Mogli oczywiście iść wszyscy. Emil jednak we względnie zawoalowany sposób dał ojcu do zrozumienia, że najlepiej będzie, jeśli pojawią się na trybunach bez marzeny opioły. Edling nigdy nie planował rozpalania na nowo iskry, która zgasła wiele lat temu. W czasach jego nie dość wybrednej rozwiązłości, jak to ujęła Gocha. W istocie miał romans z marzeną, kiedy był jeszcze żonaty. Nie trwało to długo, bo zaraz po tym jak opioła dowiedziała się od znajomych z kim ma do czynienia, z Hukiem zakończyła znajomość. Kiedy po latach, podczas sprawy siewcy i refugium, zwrócił się do niej o pomoc lingwistyczną, nic nie zapowiadało, że mieliby się kiedykolwiek do siebie zbliżyć. Było to jednak półtora roku temu, w innym czasie, w innym życiu. Jakieś sześć miesięcy temu trafili na siebie ponownie na Krakowskiej. Przypadkowe spotkanie przerodziło się w zaplanowaną na następny dzień kawę, potem w kolejną. Ani się obejrzeli, byli już umówieni na wino. A potem wszystko poszło samo. — Może powinnam spotkać się z nim, a tet? — odezwała się opioła. — Hm? Obgadalibyśmy cię trochę, pośmialibyśmy się z ciebie. Mogłoby to pomóc w przełamaniu lodów. Łamali je od kilku miesięcy z marnym skutkiem, choć Gerardowi nigdy nie udało się ustalić, co było powodem tego fiaska. I może wreszcie dowiedzielibyśmy się w czym problem? dodała Marzena. Przypuszczam, że w niczym. O, on po prostu taki jest, odparł Edling. Czasem ma jakiś imperatyw, żeby działać w opozycji do mnie. Dlatego zamiast do prokuratury poszedł w drugą stronę. Emil obecnie odbywał aplikacje przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, jednocześnie będąc na stażu w tamtejszej chwili kancelarii Żelazny and McVeigh. Nie, nazwa była teraz inna. Nie zawierała już nazwiska człowieka, którego Edling spotkał jeszcze w latach osiemdziesiątych. Harry McVeigh. Ależ to był ciekawy człowiek. Gerard? Dopiero teraz zorientował się, że opioła coś mówiła. Wzdrygnęła się lekko, jakby fakt, że się wyłączył, sprowadził na nią jakiś chłód. Przyciągnęła mocniej kołdre i zakryła piersi. Odpłynąłeś gdzieś myślami, dodała, co się dzieje. Nic takiego. A jednak coś ci chodzi po głowie. Zbyt dużo rzeczy właściwie. Mam sprawę. Oznajmił, a potem podsunął się do wezgłowia. Pożałował, że zanim dotarli do sypialni, nie zahaczyli o kuchnię. Przydałby się teraz kieliszek czerwonego wina. — Osak Moniewska coś ci przydzieliła? — spytała z nutą niedowierzania Marzena. — Niezupełnie. Zrobił to ktoś inny. — Kto? — Gośka, Rosa. Nie było żadnego powodu, dla którego to imię i nazwisko miałoby wywoływać negatywną reakcję łopioły. Znała pewne podstawowe fakty jasne, ale Edling nigdy nie zagłębiał się w detale. Tym razem też nie zamierzał tego robić, przynajmniej jeśli chodziło o sferę osobistą. W tej zawodowej nie czuł oporów. Zaczął nakreślać marzenie szczegóły dziennikarskiego śledztwa, którego podjęła się Gocha i nie zostawiał niczego dla siebie. Nie miał ku temu powodów. Od samego początku związku z Marzeną byli całkowicie otwarci we wszystkim. Kiedy skończył na twarzy opioły, dostrzegł nieczytelny gali sprzecznych emocji. I zapytał: Co sądzisz? Że ładujesz się w kłopoty? Cóż, Marzena odczekała moment upewniając się, że ta partykuła nie była przyczynkiem do żadnej konkretnej myśli. — I bez tego jesteś dla osak Moniewskiej pariasem — podjęła. — Jeśli się zorientuję, że współpracujesz z mediami w dodatku w takiej sprawie, sam możesz dopowiedzieć sobie resztę. — Wolę, żeby fakty zrobiły to za mnie. — A jakie są w tej chwili? — odparła konfrontacyjnym tonem Opioła. — Doskonale go znał. Pojawiał się wielokrotnie podczas ich dyskusji. Potrafili do długich godzin nocnych, czasem nawet porannych, prowadzić ożywione dysputy na temat kondycji współczesnego świata, ludzkiej psychiki czy zderzenia lingwistycznego liberalizmu z konserwatyzmem. kroć spadała temperatura dywagacji, Marzena wcielała się w adwokata diabła, by je nieco podgrzać. I używała do tego takiego właśnie tonu. Wiesz tyle, że jakaś dziewczyna opowiedziała Rosie historię, dodała. To niewystarczający powód, żeby uznać, że prokuratura zawiniła. Dla mnie wystarczający. Z jakiej racji? Takiej, że gocha jej uwierzyła. Opioła też podsunęła się do wezgłowia, cały czas kurczowo trzymając skraj kołdry. Jakby z jakiegoś powodu zaczęła obawiać się swojej nagości. I tyle? rzuciła. Tyle. W takim razie jest sporo rzeczy, których mi nie opowiedziałeś o waszej relacji. Nie było sensu zaprzeczać. Do tej pory niczego przed nią nie ukrywała, kiedy tylko o coś pytała, przedstawiał wszystkie szczegóły. Temat rosy jednak niespecjalnie ją dotychczas interesował. To prawda, przyznał Edling, ale nie pytałaś. W takim razie teraz pytam. O co konkretnie? O to, co się między wami wydarzyło. Gerard nabrał tchu. Jak skondensować całą tę historię, tak by podać ją w pigułce? To była jakaś wielka miłość, dodała Marzena. Cóż, to zależy, co pod tym pojęciem rozumiesz. Jest dość jednoznaczne. Niekoniecznie, zastrzegł. Dla wielu historia Romea i Julii wypełnia taką definicję, ale w gruncie rzeczy to romans siedemnastolatka z trzynastolatką, który trwał trzy dni i zebrał żniwo w postaci sześciu ofiar opioła otworzyła usta, ale zwlekała ze sformułowaniem jakiejkolwiek riposty. Naprawdę potrafisz zniszczyć atmosferę, oceniła w końcu, po czym machnęła ręką. Opowiadaj od samego początku. Ze względu na obszerność takiego hipotetycznego wywodu tego także nie mógł zrobić. Ale nic nie stało na przeszkodzie, żeby ograniczyć ów początek do absolutnego minimum. Spotykaliśmy się u schyłku PRL-u, kiedy zajmowałem się sprawą Borbacha. Iluzjonisty, tak, wiem. Rozstaliśmy się w 88. Chciał dodać chyba, o ile pamięć mnie nie myli, ale byłoby to nie w porządku. Stwarzałoby wrażenie, jakoby tamte przeżycia zatarły się w pamięci i nie stały się kluczową cezurą w całym jego życiu. — Dlaczego? — spytała Marzena. — Tego mi nigdy nie powiedziałeś, a sprawa była chyba dość poważna. — Była. — Chciałeś zostawić dla niej Brygidę, prawda? — Prawda — potwierdził bez wahania. — Był przecież od tego o krok. — To co się wydarzyło? — spytała opioła. Bogdan Karbowski przejrzał akta esbecji i ustalił, że... — Cóż... — że mój ojciec miał romans z matką Gośki. Brwi opioły natychmiast powędrowały w górę. Żartujesz? Nie, odparł Gerard, ponownie żałując, że nie wziął wina. W aktach stało jasno, że mamy tego samego ojca. Przez moment w sypialni panowała cisza, a lekko, zwilżone prześcieradło w jednej chwili stało się nieprzyjemnie chłodne. Żyłem w takim przeświadczeniu przez wiele lat, dlatego się z nią nie kontaktowałem. Podjął po chwili Edling. Los jednak rzucił nas obok siebie, kiedy sprawa iluzjonisty na nowo się pojawiła. Marzena potrząsnęła głową. A ona? spytała. Wiedziała, że jesteście przyrodnim rodzeństwem? Nie. Nie powiedziałeś jej dlaczego? Uznałem, że tak będzie lepiej. Klasyczny Edling. Gerard ledwo słyszalnie odchrząknął. Nie chciałem, żeby żyła z taką świadomością jak ja kontynuował, czyli że sypiała ze swoim bratem. Tym razem to Marzena wydała z siebie cichy odgłos, zdradzający, że poczuła się cokolwiek niekomfortowo. Jasna cholera. Kiedy znów się spotkaliśmy po latach, sytuacja była więc dość skomplikowana, dodał Edling. Ostatecznie jednak wydarzyły się dwie kluczowe rzeczy. Jakie? Po pierwsze wyznałem jej prawdę, odparł i głęboko westchnął. I potem wyjechała do Warszawy? Tak. Opioła pokiwała głową, jakby przyjmowała to wszystko do wiadomości. Mętne spojrzenie zdradzało jednak, że chyba nie do końca tak jest. Mniej więcej w tym samym czasie udało mi się ustalić nowe fakty w sprawie dodał Edling. Mianowicie takie, że akta SB nie były kompletne i nie uwzględniały pewnego... wesołego trybu życia, który prowadziła matka gośki. Znaczy? Znaczy, że według jej siostry miała też dwóch innych partnerów seksualnych w tamtym czasie. Nie mów. Gerard wzruszył ramionami. Więc istnieje szansa, że nie jesteście spokrewnieni. Dość duża przyznał. I nie sprawdziliście tego? Nie. Dlaczego? To pytanie z pewnością zadałby każdy na jej miejscu. Poprawdzie Edling także je stawiał, wciąż jednak nie miał takiej odpowiedzi, która w stu procentach satysfakcjonowałaby jego samego. Nie powiedziałeś jej o tym? Dodała marzena. Nie. Jezu, naprawdę? Naprawdę. Dlaczego? Nabrał głęboko tchu, bo wydawało mu się, że nie uda mu się wyjaśnić tego w jednym zdaniu. Gocha dostała pracę w Wenesji. To była życiowa szansa podjął. Wynajęła w Warszawie mieszkanie, a tu wystawiła swoje na sprzedaż. Właściwie wyjechała, zanim w ogóle dowiedziałem się, że jej matka miała dwóch innych partnerów seksualnych. Więc tak po prostu zrezygnowałeś? Edling sięgnął na szafkę po swoją bieliznę, a potem zaczął się ubierać. Powinien nalać sobie i opiole tego wina. Nie chodziło nawet o to, by wlewać w siebie alkohol. Wystarczyłoby miał czym zająć ręce. Uznałem, że tak będzie lepiej. Po raz drugi w całej tej waszej historii. Zgadza się.